Cześć, witajcie w kolejnych wynikach Czachwizji 2020. Dzisiaj rozstrzygnie się, które 9 państw wejdzie do finału z drugiego półfinału. Ale zanim do tego przejdziemy, to dostaliśmy wiadomość od pewnej zagorzałej fanki kanału Byle do Maja. Good evening, Czachvision. I am Melania Trump and this is White House calling. Me and my husband Donald, we very like your contest. I wish all the best to my country, Slovakia. Slovenia. It's true. And a big, big hello to Georgia in Georgia State. Oh, my husband Donald is a big, big fan of Lithuania. 2 days ago, we ate turkey, and now turkey is singing about Goha, because we very, very love Goha and her erotic voice. Pozdrawiam wszystkich biedaków. Polaków. It's true. Bardzo dziękujemy Melanii Trump za urocze pozdrowienia. A my przechodzimy do tego, co interesuje nas chyba dzisiaj najbardziej. Spośród 18 państw tylko połowa wejdzie do wielkiego finału i tam zmierzy się o miano najlepszego utworu Czachwizji 2020. Powodzenia dla wszystkich i w zupełnie przypadkowej kolejności. Pierwszym państwem, który wchodzi do finału jest... Mołdawia! Drugim finalistą zostaje Andora! Trzeci kraj, którego nie zabraknie w finale, jest... Holandia! Czwarty kraj, który awansuje do wielkiego finału, to... Izrael! Piątym finalistą z drugiego półfinału jest Szwecja. Szóste państwo, które znajdzie się w wielkim finale, jest Wielka Brytania. Sześć państw weszło już do finału, 12 nadal czeka, by otrzymać jeden z trzech brakujących biletów do wielkiego finału. Siódmy kraj, który zobaczymy w finale, to
Maroko! Ósmym finalistą jest... Estonia! I ostatnim, dziewiątym finalistą, który awansuje z drugiego półfinału, jest... Monaco! Serdecznie gratuluję całej dziewiątce, która awansuje do finału, ale oczywiście mimo tego, że rozstajemy się z połową dzisiejszych utworów, to przypominam, że osoby, które uczestniczyły i odpadły, także głosują w finale, więc mają prawo zmienić bieg finału Czak Wizji 2020 i oczywiście przedstawiam Wam wyniki od miejsca 10 w dół. Zaraz po prezentacji tych wyników zapraszam Was również na Watch Together, gdzie będziemy słuchać wspólnie utworów z trzeciego półfinału. Myślę, że to ułatwi Wam podjęcie decyzji, na kogo chcecie zagłosować. I link jest oczywiście w opisie. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo.